Kartofliskowe Mistrzostwa Świata w udawaniu gry w piłkę. Jeśli nie wiesz, co to takiego, no to z tego filmidła być może się dowiesz. Serdecznie witam Państwa na najlepszym, a zarazem najgorszym turnieju na świecie. Dowiesz się, gdzie i kiedy odbędzie się edycja tegoroczna. Czy warto w ogóle na nią ruszyć swoje obleśne dupsko? Jak ewentualnie zgłosić swoją drużynę? Mało? No pewnie, że mało. A dlaczego niby miałoby być dużo? Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Ta historia zaczęła się, no wiadomo chyba gdzie. Ta historia zaczyna się na JFK. No nie na JFK, ale za to w słynnej Bibiannie. To pan sołtys od razu mi powie, jak przekonać ludzi, żeby przyjeżdżali do Bibianny na wakacje. Tak, to właśnie w Bibiannie odbyła się pierwsza edycja Mistrzostw Świata w udawaniu gry w piłkę. Nie można z piwem grać? Proponuję piłkarzom zrobić... A pieszczotliwie ten turniej nazywany jest Padaką. No nie wiem dlaczego, ale przyjęła się nazwa Padaka. Udajemy, że umiemy grać. A w pierwszym historycznym meczu tych zawodów Kartofliska, drużyna Kartofliska grała z ulubioną. Przyjechaliśmy w bardzo silnym składzie, jest nas czterech. Reszta niestety jest niedysponowana, nie wytrzymała trudów obozu przygotowawczego. I mecz zakończył się wspaniałym wynikiem 0-0. Lepszy remis niż w dupę penis. A za dużo w ogóle to zespół Kartofliska na tym turnieju się nie nawygrywał. Czulamy zajebiście. Oli! W sumie to chyba pierwszego gola strzeliliśmy dopiero w 7 meczu. Też ani jednej bramki nie strzeliliście? Nie. Ale za to jednemu z naszych zawodników udało się przewrócić bramkę przeciwnika. Złamał bramkę! A tak w ogóle to jak przeglądałem te stare materiały i zobaczyłem, że to były czasy, że ja strzelałem jakieś gole i to takie... To ja nie wiem, czy to nie jest fotomontaż, bo teraz to bym nikt cholery żadnego gola nie strzelił. Ale padł pomysł, żeby strzelec bramki, jak ktoś strzela bramkę, żeby napierdalał 50 bombek. Żeby mu głupie pomysły znowu do głowy nie przychodziły. A w tych prestiżowych zawodach to w ogóle 10 drużyn zagrało. Które zaprezentowały, delikatnie mówiąc, poziom świetny. Tak. Z taką opinią się jeszcze nie spotkaliśmy. Macie takiego bramkarza, czy ten? No bramkarz, no kurwa. Jesteś takim bramkarzem, czy takim wiesz? Takim wiesz. Tak, dasz radę, Emil, spokojnie, nie są groźni w ogóle. Nie strzelajcie! Poszło! Każdy grał z każdym, ale z tego co pamiętam, to wyniki nie miały żadnego znaczenia. Do finału awansowały zespoły, które były po prostu wylosowane. Tak, było losowanie. Dlaczego? Bo piję całe piwo, trzeba grać jeszcze. A wcześniej wypiłem 7, butelkę wina, więc ja nie wiem. I w finale, w meczu o ostatnie miejsce, przegrała drużyna, o dziwo, z Dziadowic. A na koniec imprezy, żeby nie było wszystkim zbyt wesoło, zaśpiewał Gejzer. Chujowo zagrał w piłki, tak samo chujowo zaraz zaśpiewa. Gejzer! Rzuciłaś mnie do frędzą, hej, a hej. Uśmiechniętą przy tym frędząc, hej, a hej. A rok później kolejna edycja tej prestiżowej chujni i ponownie widzieliśmy się w Bibiannie. Impreza się tak rozrosła, że wystąpiło w niej aż 13 zespołów i to coraz bardziej profesjonalnych. Tylko puchar. Tu nie wyjedziemy z ostatnim miejscem. Tu przyjechaliśmy po puchar. Podejdź kurwa komuś. Do boku kurwa. Zakiwał się, kurwa. Naszym gościom nie będziemy serwować dań bezglutenowych. Nie będzie kawioru, nie będzie krewetek. Stawiamy na swojską, polską, dobrą kiełbasę. Po kiełbasie gra się najlepiej. Nam idzie bardzo dobrze, wreszcie przegraliśmy, a zespół Coco Jumbo? Chujowo. Wszystko wygrane niestety. Wygraliście wszystko? No kurwa, nie ma jak przegrać. Ja póki piłem piwo, to nic, żadnej bramki nie była. Tylko wódeczka weszła i od razu. Jedną z największych gwiazd tego turnieju był zespół Piasek Potworów. To nie jest tak, że nie miałem wyboru. Barcelona, Bayern i Piasek Potworów. Który przywiózł nawet na te zawody, a 450 km chyba mieli, przywiózł swoją trybunę. Do tego słynnego tweeta. La, la, la.
Macie swoją trybunę? Mamy. Tak, kurwa, przywieźli swoją trybunę. Słynną trybunę zachodnią. Gdzie ta wasza trybuna? Tam, gdzie zachód. Tu wsiadasz, gdzie chcesz. Zobacz. No, było na tych zawodach sporo niespodzianek. O, jakaś ładna tutaj flaga. Na zdrowie, kurwa. A jedną z największych było to, że na przykład o godzinie 15 zawinęli się sędziowie i gdzieś se poszli. A co zawodowo? Sędziowie skończyli swoją pracę o 15. Poszli już? Tak, po kolejce numer 5. To my to czekamy na sędziów, a okazało się, że sędziowie sobie poszli do domu. Będziemy sobie sędziować nawzajem. Możemy nawet gwizdać, tylko jest problem, jest jeden gwizdek. Zmienił się system rozgrywek, teraz przeszliśmy na mecze kto z kim chce. To z kim chce grać, to sobie gra. Już po? Już po. Trzymamy się ściśle regulaminu rozgrywek, w związku z którym jak już nam się nie chce grać, to po prostu nie gramy. A drużyna kartofliska przegrała z ulubioną 0-3 i pojawiły się pierwsze plotki o tym, że po czymś takim to zespół powinien przestać istnieć. W klubie nie ma szkolenia. Zamiast szkolić zawodników, to się ściąga szrot z Belgii. Belgium! Very good game. Generalnie znów zakończenie było na smutno. Już nie ma dzikich plaż, na których zbierało! Mistrzostwa świata w udawaniu gry w piłkę numer 3. To już w ogóle taki rozwój, że chuj by się uśmiał. Maciej, zajeb! To nie może się nie udać. Fachowe porady zawsze w cenie. Zgadza się, że trzeba tam powiedzieć. Z angielskiego, exactly. Nowa lokalizacja, tym razem nudziliśmy się w Przykonie. Kącik muzyczny. Więc wybieraj! Ty kurwo w dupę wyjebał! A 16 uczestniczących drużyn to zapewniło taką jakość, że ho ho! Może Bydgoszcz, Pucharze Polski przegrali 0-34, dzisiaj do poprawienia wynik. Jak zawsze. Kolejny mecz Orła Bydgoszcz z Teleszyną, macie jakąś przyśpiewkę o którymś z zespołów? Hej sokoły, Orzeł Bydgoszcz, tyry tyry tyry. Po raz pierwszy wręczono paterę dla wzoru trzeźwości. Wzór trzeźwości dostaje Michał Wornur. Serdecznie, wielkie brawa. I dla mistera zawodów. Look at this handsome guy. Spójrz, ty. Fantastycki. Fantastycki. A na koniec to wiadomo, że życie wszystkim uprzykrzał Gejzer. Wrzuciłaś mnie do flędzu. Przez kolejne 3 lata mistrzostw nie było i gdy wszyscy już świętowali fakt, że już się nigdy nie odbędą, to one z nienacka powróciły. Tym razem nieszczęśnicy zjechali się do słynnego Gniewkowa. I o dziwo, ludzi przyjechało nawet sporo. Wypadało nawet trochę tę liczbę zredukować, więc już na początek mamy dla was artystyczną niespodziankę. Zaserwowaliśmy im występ Gejzera. Występ bardzo udany, ale byli tacy, co zdecydowali się po nim zostać. I turniej rozegrany był. Dawaj, Ronaldo! Dawaj! O! Czy to było twoje firmowe zagranie? Nie, firmowe by było jakby nie tak piłkę. A mnie za dobrze idzie w ogóle? Wy to coś gracie. No, chyba na flecie, kurwa. Przecież kurwa w półfinale jesteście, no. Ale kurwa, no ale co gramy? Ale to improwizujemy. A jak żona w tym napadzie? Daje radę, daje radę. Strzeliłeś gola? No strzeliłem. Jest gol. Co? Nie cieszysz się? No cieszę, no. Cieszę. Słabo płacą za gole. Tym razem ostatnie miejsce zajęła drużyna ulubionej. Ulubiona! A najbardziej prestiżowym wyróżnieniem indywidualnym była patera dla największego opierdalacza. Największy opierdalacz turnieju! Łukasz Kuźnia! No i tak to mniej więcej te mistrzostwa wyglądają. Czy warto ruszyć na tegoroczną edycję? No to sami sobie ocencie, ale jakby co, to odbędzie się ona 13 lipca w tym samym, co ostatnio, słynnym Gniewkowie. Całkiem niedaleko Torunia. I pytanie, które o dziwo często się pojawia, czy do tych zawodów można się zapisać? A czy widzieliście kiedyś jakieś mistrzostwa świata na zapisy? No właśnie, zazwyczaj mistrzostwa świata są na zaproszenie. I tak jest i tym razem, komplet drużyn już praktycznie mamy. Ale jeśli uważasz, że mimo wszystko twoja drużyna powinna w tych zawodach zagrać,
to napisz. Na przykład na karcofliskowego fejsa. Na priv. A może się powiększy liczbę drużyn czy coś. A te nowe drużyny ewentualne, no to muszą się czymś wyróżniać. Jakimiś sportowymi osiągnięciami wybitnymi, albo od bidy to niech chociaż nazwą się wyróżniają, czy coś. No i oczywiście powinny grać w jakichś najgorszych ligach. A jak ktoś wyróżnia się zdecydowanie czymś innym i ma jakieś argumenty, aby przekonać komisję, to też niech pisze. Tak więc wszyscy chętni niech piszą, wszyscy niechętni niech... a też niech piszą. O. Tyle. Dziękuję za uwagę. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.